Dzień dobry, pokażę teraz, kiedy już mamy zainstalowany program Shotcut, w jak się w nim poruszać, pierwsze kroki i co w ogóle możemy z tym programem zrobić. Tutaj jest u mnie dodana ikona na pulpicie, w związku z czym wystarczy, że dwa razy kliknę w tę ikonę i otwiera mi się program. Może troszeczkę chwilę potrwać, więc cierpliwości. Tak mniej więcej to wygląda. Dla tych osób, które miały już doświadczenie z innymi programami montażowymi, może się wydawać układ niejasny, jakiś nieczytelny. W pierwszych chwilach owszem, wystarczy troszeczkę dłużej z nim popracować, żeby zobaczyć jaka jest jego filozofia, jaka jest jego forma działania i zobaczymy, że jest bardzo zaawansowanym programem w dość przystępnej formule. To, co widzimy na początek, to że u samej góry, widzicie, tutaj są różnego rodzaju ikony, które są również po polsku. W pierwszej części mówiłem, że one są mniej więcej po polsku, bo ciągle zdarzają się jeszcze na przykład peak meter tutaj w tym miejscu, która niestety jest po angielsku, więc te tłumaczenia do końca nie funkcjonują, ale najważniejsze rzeczy zdecydowanie są i zaraz będziemy mogli się im przyjrzeć. No dobrze, co tutaj jest? Kiedy uruchamiamy po raz pierwszy, to na niebiesko w środkowej części u góry pojawia nam się taka tabelka, która pozwala nam na wybranie i uruchomienie nowego projektu. Nowy Projekt, New Project, i pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to nacisnąć tutaj, widzicie, Project Folder, czyli gdzie jest, w jakim folderze mają się zapisywać nam nasze. nasze Pliki, czyli to, co zrobimy z programem, tak, to, co sobie zrobimy, to będziemy, gdzie, gdzie to będzie się zapisywało. Co jest istotne. Idea programu jest taka, że wiecie, nie musimy zmontować się całego filmu od razu. W związku z czym możemy sobie nasze etapy pracy rozkładać na poszczególne rzeczy mamy dwie godziny, popracujemy dwie godziny, 15 minut, zapisujemy i możemy odejść i na przykład zająć się czymś innym, a później wrócić do tego. To troszeczkę jak z szydełkowaniem. Czy z malowaniem jesteśmy w stanie po prostu sobie robić dodatkowe rzeczy i, i je zapisywać. Co więcej, czasem w szydełkowaniu czy też w robieniu na drutach musimy coś sprócić, jeżeli zrobimy źle. Tutaj możemy zapisywać kolejne, kolejne wersje i wrócić do tego poprzedniego naszego ustawienia, jeżeli ono będzie bardziej korzystne. Klikam, i teraz są, wyskakuje mi wyskakuje, do, mi do, dodatkowe okienko, w którym mogę wybrać, gdzie chcę, żeby te właśnie e, rzeczy były domyślnie zapisywane. Tak? Czyli te nasze projekty, na które będziemy później otwierać, żeby one były, e, żeby były zapisywane. Jak widzicie, domyślnie on wybrał, komputer wybrał tutaj, w tym miejscu, wybrał, że to jest na, w e, pliku, w, w folderze, który będzie się nazywał wideo. Mi to pasuje i w związku z czym ja zostawiam, ale jeżeli chcecie, żeby na przykład to był osobny folder na pulpicie, no to zobaczcie, możecie kliknąć na pulpit i w tym momencie założyć sobie na pulpicie wcześniej, albo wybrać już w którymś z, z przygotowanych folderów i on będzie domyślny i w tym momencie zostanie nam ten projekt zapisany. W związku z czym to zależy od Was. Ja mogę pokazać, jeśli chodzi o warsztaty montażowe, już wcześniej przygotowałem sobie taki folder. I w tym momencie mogę wybrać, że to będzie dla mnie warsztaty montażowy. Więc dowolnie, jak wolicie, jeżeli ja zostawiam na razie domyślnie, bo przypuszczam, że część z Was może korzystać z tego, co jest ustawione domyślnie, w związku z czym przechodzę na pulpit i, yy, i wideo wybieram, więc to jest ten folder, w którym będzie będzie zapisany mój projekt. Następna rzecz to muszę nazwać jakaś nazwa. Project name projekt name tutaj jest, y, y, jestem proszony o to żeby w jakiś sposób nazwać. No więc powiedzmy nazwę, nazwę go shortcut, shot, shot schodczut, y, próba 1. Tak? To będzie ten, 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 ten folder, w którym, znaczy ta nazwa, która będzie tutaj mi się pojawiała. Następną rzeczą to jest w jakiej, w jakiej formie ma być nagrywane wideo. Jak na to klikniecie, to tutaj wyskakuje nam bardzo dużo różnych opcji. Oczywiście przypuszczam, że to, co jest najbardziej standardowo wykorzystywane teraz z tych materiałów nagrywanych przez nasze aparaty czy kamery, to jest HD. 1080, 25 klatek. Jednak wydaje mi się, że ze względu na to, iż mogą być różne formaty, czasem możecie mieć coś z telefonu komórkowego, więc zostawiłbym to, ten auto ustawione automatycznie i na tym, z tego bym skorzystał. No dobrze, naciskam start. Jestem przygotowany. W tym momencie mam już wszystko przygotowane do tego, żeby można było sobie coś tutaj montować. W jaki sposób to mogę montować, co jestem w stanie tutaj zrobić, jak to wszystko z, z, dodać i w jaki sposób się poruszać w programie? W każdym programie to, co jest istotne, to jest tak zwana oś czasu. Oś czasu to jest tutaj ta wielka przestrzeń, na razie pusta, w dolnej części, w tak, tej jednej trzeciej dolnej części naszego, naszego programu montażowego, i tutaj będziemy dodawać poszczególne elementy. To jest trochę tak jak jest z, kiedyś był stół montażowy, na tym stole montażowym rozkładano taśmę filmową, przycinano, klejono, łączono i taki sposób wyglądał montaż. Teraz on się odbywa komputerowo w związku z czym to jest nasz stół montażowy. Tutaj zaraz będą się pojawiały różne rzeczy. U góry mamy istotne elementy, jak na przykład dodawanie plików jak jest lista odtwarzania, czyli te wszystkie, które nam się pojawiały, czy też filtry, które w zasadzie są bardzo istotne, jeżeli chodzi o pracę już z materiałem, ale o nich będę mówił. Później, czy też kwestia samego eksportu, i czyli przygotowania, już tego wypuszczenia, że tak powiem, gotowego filmu. I teraz bardzo ważne zastrzeżenie, bo wiem, że takie pytania się również pojawiały. Wszelkie dodanie materiałów tutaj, czy też usunięcie, tak? czyli jeżeli chcemy coś zmontować, powiedzmy, że to jest jakiś tam, nie wiem, film z tego, że poszliśmy do parku i nagraliśmy ostatnie dni jesieni, czy też e, pierwsze przebłyski wiosny i tutaj to montujemy, i na przykład coś dodajemy i usuwamy. Bardzo istotna rzecz, to jeżeli coś usuniemy z programu montażowego, to wcale nie znaczy, że to usuniemy z naszego komputera. Nie. Program montażowy jak gdyby robi kopię. Tak? Pracujemy na pewnych plikach, które są kopią, więc nie przejmujcie się, że jeżeli coś usuniecie z programu montażowego, że to zniknęło wam z waszego komputera. Bo takie również często się na naszych warsztatach pojawiają pytania. To są tylko jak gdyby prace na kopiach. Zrobiliśmy sobie ksero, te materiały wrzuciliśmy do naszego programu i na tych kserówkach idealnych, ale jednak kserówkach pracujemy. W związku z czym wszelkie usuwanie nie zabiera nam, nie powoduje, że to zniknie nam z naszego dysku twardego. Jeżeli mamy ten materiał zapisany, to on w tym momencie tam już pozostanie.